Na poprzednich wykładach prezentowałem kod, w którym wykorzystywane były typy zdefiniowane przez twórców platformy .NET. Były to zarówno typy liczbowe, zazwyczaj struktury, jak i inne typy, np. typ wyjątku, który jest klasą. Teraz przejdziemy do definiowania własnych typów. To oznacza także zmianę paradygmatu. Przechodzimy z paradygmatu programowania strukturalnego, w którym do organizacji całego kodu używaliśmy metod, do paradygmatu programowania obiektowego, w którym typy, nowe definiowane typy obiektów reprezentują jakieś obiekty ze świata, który jest odwzorowywany w naszym kodzie. Zaletą tego paradygmatu jest przede wszystkim hermetyzacja, czyli zamknięcie kodu, który realizuje zadania implementacji, czyli prywatnych metod i prywatnych pól, które przechowują stan obiektu, i udostępnienie interfejsu, czyli publicznych metod, które są udostępniane użytkownikom tych typów i które zwracają wyniki działania tej klasy. A zatem szczegóły implementacji są ukryte, a udostępnione jedynie te metody, własności i pola, których użytkownik klasy ma używać. To oznacza wprowadzenie zakresów dostępu pól metod i własności, czyli elementów składowych klas i struktur. Pola, metody i własności prywatne są niedostępne poza klasą, a pola, własności i metody publiczne są dostępne do wywołań, odwołań spoza klasy, której one zostały zdefiniowane. To oznacza także, że szczegóły implementacji, kod, który nie powinien być modyfikowany przez użytkowników naszego typu, jest ukryty przed użytkownikiem i w ten sposób chronimy go przed niepożądanymi zmianami. Powtórzmy jeszcze raz. Hermetyzacja, inaczej enkapsulacja, to ukrycie szczegółów implementacji, ukrycie prywatnego kodu realizującego funkcję nowego typu, i udostępnienie metod, które pozwalają na zmianę stanu obiektu w sposób kontrolowany i spójny. W ten sposób chronimy nasz obiekt i zapewniamy spójność jego stanu. W C# ta kontrola jest konsekwentna. Nie ma na przykład mechanizmu funkcji zaprzyjaźnionych, który znamy z C++. Ale hermetyzacja to nie jest pojęcie charakterystyczne tylko dla programowania obiektowego. Większość współczesnych narzędzi, jakimi się posługujemy, ma część, która jest przed nami ukryta i interfejs, który pozwala na kontrolowanie tych narzędzi. Możemy sobie wyobrazić choćby samochód. Nie musimy do jego używania otwierać maski. Jedyne, co musimy wiedzieć, to gdzie tankuje się paliwo i jak korzysta się z kierownicy. Ale nie tylko współczesne narzędzia tak wyglądają. Proszę sobie wyobrazić zwykły zegarek. Tarcza zegara pokazująca godzinę oraz pokrętła, które pozwalają na ustawianie zegarka. To jest jego interfejs, część publiczna. Natomiast cały mechanizm kółka zębate jest ukryta przed nami, to jest implementacja. Idea podziału kodu na mniejsze fragmenty, w tym przypadku klasy lub struktury, jest bardzo podobna do idei podziału na metody w programowaniu strukturalnym. Musimy podzielić kod w taki sposób, żeby łatwo było go testować, łatwo było go modyfikować i żeby każda nowa klasa miała dobrze określoną odpowiedzialność. Jedną odpowiedzialność, która będzie określona przez jej nazwę. W programowaniu obiektowym odpowiedzialność to jest bardzo ważny termin. Klasy powinniśmy dzielić właśnie w taki sposób, żeby odpowiedzialność była dobrze określona. Efektem takiego podziału jest zwykle odwzorowanie języka branży, tak zwanej domeny, dla której przygotowujemy dany kod. Czyli nazwy klas będą odpowiadały obiektom ze świata, który odwzorowujemy. Wyobraźmy sobie na przykład tworzenie dziennika elektronicznego. W takim dzienniku będą klasy, które, albo struktury, będą typy, które będą się nazywać nauczyciel, uczeń, lekcja, ocena itd. Te terminy, te rzeczowniki używane w języku branżowym będą w naturalny sposób stawały się nazwami klas w tworzonym przez nas oprogramowaniu. Natomiast czasowniki zazwyczaj stają się nazwami metod. To będą te rzeczy, te czynności,
które można z obiektami wykonać, czyli te czynności, które można wykonać na rzecz klas, które zdefiniujemy, na rzecz instancji tych klas, czyli obiektów. Przejście do paradygmatu programowania obiektowego nie czyni kodu prostszym. Kod staje się bardziej złożony, ponieważ definiujemy w nim klasy, które zawierają metody, więc to wszystko jest znacznie bogatsze. Natomiast upraszcza się odpowiedzialność. Te poszczególne fragmenty, te kawałki kodu, które umieszczamy w klasach, mają dobrze określoną odpowiedzialność i dobrze określoną funkcjonalność, dzięki czemu dobrze nadają się do testowania, ale także do utrzymywania i dalszego rozwoju. Czyli podział na mniejsze jednostki nie oznacza uproszczenia kodu, ale oznacza ułatwienie utrzymywania tego kodu i dalszego jego rozwoju. Oto przykładowy fragment kodu, w którym mamy definicję przestrzeni nazw. Ta przestrzeń nazw nazywa się programowanie obiektowe. Przestrzenie nazw to jest wyższy poziom hierarchii. To znaczy możemy zdefiniować przestrzeń nazw, w której grupujemy klasy. Wewnątrz tej przestrzeni nazw zdefiniowana jest klasa program, a wewnątrz niej zdefiniowana jest kolejna klasa o nazwie klasa, która jest klasą zagnieżdżoną w klasie program. W klasie program zdefiniowana jest także metoda, w tym przypadku statyczna, metoda main. Powtórzmy. Przestrzeń nazw zawiera klasy, klasa może zawierać inne klasy zagnieżdżone i metody. To jest ta struktura, którą możemy posługiwać się i separować poszczególne fragmenty kodu w C#. A co może znajdować się wewnątrz klasy? Wewnątrz klasy możemy zdefiniować pole. Pole jest to zmienna, zdefiniowana właśnie w obrębie klasy. Proszę zwrócić uwagę, że deklaracja zmiennej jest bardzo podobna jak deklaracja zmiennej lokalnej, jakie definiowaliśmy w metodach, a więc podajemy typ i podajemy nazwę tej zmiennej. Oprócz tego możemy dodać jeszcze modyfikator. Domyślnym modyfikatorem jest modyfikator private, który oznacza pola prywatne, czyli niewidoczne spoza klasy, ale mogą być także modyfikatory public i protected. O protected nie będę wspominał, ponieważ na tym wykładzie nie mówię o dziedziczeniu klas, a w takim kontekście pola chronione, czyli właśnie protected, są ważne. Natomiast ważne jest rozróżnienie między polami prywatnymi i publicznymi. To jest to zasadnicze rozróżnienie, które wprowadza hermetyzację kodu. Wewnątrz klasy możemy także zdefiniować metody. Konwencja każe, żeby metody prywatne, czyli te, które nie są dostępne spoza klasy, nazywać małą literą, a metody publiczne dużą literą. Ta sama konwencja dotyczy także nazw pól i nazw własności. Czyli pola i własności prywatne nazywamy z małej litery, a pola i własności publiczne z dużej litery. Wewnątrz klasy możemy także zdefiniować konstruktor. Konstruktor to jest specjalna pseudometoda, która nazywa się tak samo jak klasa, może przyjmować argumenty, ale nie zwraca żadnej wartości. Zadaniem konstruktora jest zainicjowanie stanu obiektu, a więc w jego ciele zwykle inicjowane są pola definiowanego typu. Wewnątrz klasy możemy także zdefiniować własności. Własności to specjalna struktura, dostępna w C#, ale niedostępna na przykład w C++, która łączy zalety metod i pól. Do własności odwołujemy się w sposób podobny jak do pól. Możemy przypisać własności jakąś wartość albo ją odczytać z własności. Ale zarówno przy odczytywaniu, jak i przy zapisywaniu wykonywany jest pewien kod, tak jak w przypadku metod. To konstrukcja podobna do setterów i getterów, jakie są na przykład w Javie. Zresztą po kompilacji do kodu pośredniego własność zamieniana jest właśnie na dwie metody. Jedna, która jest odpowiedzialna za odczytywanie wartości, a druga za zmianę wartości. W widocznej na ekranie własności zdefiniowana jest tylko sekcja get, służąca do odczytu. A więc jest to własność tylko do odczytu. Nie można zmieniać jej wartości. Jeżeli chcemy ją zmienić we własność, która nie ma tego ograniczenia, musimy zdefiniować sekcję set. W sekcji set wartość przypisywana do własności dostępna jest dzięki słowu kluczowemu value.
Widoczna na ekranie własność jest tak naprawdę sposobem dostępu do prywatnego pola pole. Odczyt wartości z własności powoduje przekazanie wartości pola, a przypisanie wartości do własności spowoduje zapisanie tej wartości do pola. Jak wspomniałem, po kompilacji do kodu pośredniego ta własność zostanie zmieniona na dwie metody, tzw. getter i setter. W klasie nie musimy definiować własnego konstruktora. Jeżeli tego nie zrobimy, kompilator utworzy tzw. konstruktor domyślny, to jest bezargumentowy. W przypadku struktur taki konstruktor jest definiowany zawsze, nawet jeżeli sami zdefiniujemy konstruktor z jakimiś argumentami. W strukturach nie możemy definiować konstruktora domyślnego, on jest robiony automatycznie. Natomiast możemy dodawać własne konstruktory. Stan obiektu przechowywany jest w polach i w domyślnie implementowanych własnościach. Domyślnie implementowane własności nie mają sekcji get i set. Nie mają jawnie zdefiniowanych przez programistę sekcji set i get. Te sekcje definiowane są przez kompilator i funkcjonowanie takiej własności jest bardzo podobne do tej własności, którą widzieliśmy przed chwilą. Kompilator tworzy pole, które przechowuje wartość tej własności, a sekcja get i sekcja set jedynie odczytują i zmieniają stan tego pola. Tworzyliśmy już własne obiekty, czyli instancje typów, instancje klas lub struktur. W przypadku samodzielnie definiowanych typów to się nie zmienia. To znaczy podajemy typ, a po nim nazwę obiektu i używamy operatora new do tworzenia obiektu typu referencyjnego, ewentualnie inicjacji struktury. Przypomnijmy jednak termin instancji. Instancja klasy to egzemplarz tej klasy, obiekt tej klasy. Jedna klasa albo struktura może być wiele instancji danej klasy lub struktury. Po utworzeniu obiektu mamy dostęp do jego publicznych metod, pól i własności, ale nie mamy dostępu do jego prywatnych elementów składowych, czyli tych zdefiniowanych z modyfikatorem private, a także protected, czyli prywatnych i chronionych. Mamy oczywiście dostęp do publicznych elementów składowych, czyli tych zdefiniowanych z modyfikatorem public. Różnica między typami referencyjnymi i wartościowymi została wyjaśniona na osobnym wykładzie. Powtórzmy jednak jeszcze raz, że typ referencyjny to klasy, a typ wartościowy to struktury. Te dwa typy różnią się sposobem działania operatora przypisania, różnią się sposobem działania operatorów porównania zazwyczaj, i umieszczane są w innych obszarach pamięci, a także w inny sposób są zwalniane. Typy referencyjne, za ich zwalnianie odpowiada garbage collector, czyli odśmiecacz. Natomiast typy strukturalne, typy wartościowe są usuwane z pamięci po wyjściu z zakresu, w którym zostały zadeklarowane. W kontekście definiowania własnych struktur powinniśmy do tego rozróżnienia dodać jeszcze parę ograniczeń. Struktury nie mogą ani dziedziczyć po innych typach, one niejawnie dziedziczą zawsze po klasie value type i nie mogą być obiektami bazowymi do dziedziczenia. W przypadku struktur nie można inicjować pól w miejscu deklaracji, czyli nie możemy na przykład napisać pola private int pole równa się 1. One powinny być inicjowane w konstruktorze, a domyślnie inicjowane są wartościami domyślnymi, czyli zerem w przypadku liczb. W przypadku struktur kompilator zawsze tworzy konstruktor domyślny, bez względu na to, czy my stworzymy własny konstruktor, czy nie. Użytkownik nie może przedefiniować konstruktora domyślnego. Obiekty typów wartościowych nie mogą także mieć wartości null. Wartość null w przypadku typów referencyjnych oznacza, że ta zmienna nie wskazuje na żaden obiekt. Możemy jednak użyć typu nullable, tego opakowania nullable, które pozwala do wartości typu wartościowego dodać także null. Wspomniałem, że obiekty klas i struktur umieszczane są w innych obszarach pamięci. Instancje struktur umieszczane są na stosie, natomiast instancje klas umieszczane są na stercie i tam nimi zajmuje się odśmiecacz. Odśmiecacz usuwa obiekty, do których nie ma referencji. Jeżeli będziemy definiować własne typy,
to staniemy przed pytaniem, czy definiować ten typ jako strukturę, czy jako klasę. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, ale jest kilka wskazówek. Jeżeli implementujemy typy liczbowe, to zazwyczaj to powinna być struktura. Jeżeli obiekt, który definiujemy, nie będzie zajmował wiele pamięci i będzie często używany w zmiennych lokalnych, czyli będzie często tworzony i usuwany, i oczekujemy od tego obiektu, że przy używaniu operatora przypisania on będzie kopiowany, będzie klonowany i tak samo będzie klonowany, gdy będziemy przekazywać go jako argument metody, to taki typ powinniśmy zdefiniować jako strukturę. Natomiast kiedy obiekt, który zdefiniujemy, będzie zajmował dużo pamięci i wówczas przekazywanie referencji do metod na przykład będzie bardziej optymalne, i także gdy oczekujemy takiej funkcjonalności, że przekazując obiekt do metody, przekazujemy tylko referencję do obiektu, który może być zmieniany z wielu miejsc, to w takim przypadku powinniśmy zdefiniować ten typ jako klasę, czyli typ referencyjny. Ponieważ na pierwszym ćwiczeniu będziemy definiować typ liczbowy, a dokładnie typ liczby wymiernej, ułamka zwykłego, to opowiem także o operatorach. Operatory nie powinny być nadużywane. Powinny być definiowane zgodnie ze swoim typowym znaczeniem. A więc operatory arytmetyczne powinny być raczej definiowane tylko dla typów liczbowych. Ewentualnie operator dodawania jest używany jako operator konkatenacji, łączenia, łańcuchów czy innych obiektów. Natomiast nie należy nadużywać tych operatorów i definiować je dla każdego typu, który tworzymy, ponieważ pomimo skrócenia kodu, jaki niewątpliwie dają operatory, powrót do kodu, w którym takie operatory są używane niezgodnie z intuicją, powoduje, że musimy poświęcić dużo czasu na zrozumienie tego kodu. Po zdefiniowaniu operatorów arytmetycznych, czyli dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia, automatycznie zdefiniowane zostaną operatory przypisania połączone z tymi operatorami arytmetycznymi, czyli plus równa się, minus równa się, razy równa się i dzielenie równa się. Niewątpliwą zaletą intuicyjnie zdefiniowanych operatorów jest znaczne skrócenie kodu, a w ten sposób zwiększenie jego czytelności. Oprócz operatorów arytmetycznych możemy także zdefiniować całą grupę operatorów porównania. Operator porównania porównujący dwie wartości. Przypominam, że domyślne działanie operatora porównania różni się w przypadku typów wartościowych i typów referencyjnych. W przypadku typów wartościowych operator porównania porównuje stan dwóch obiektów. Natomiast w przypadku typów referencyjnych do porównywania stanu służy raczej metoda equals. Natomiast operator porównania odpowiada na pytanie, czy dwie zmienne przechowują referencję do tego samego obiektu. Wszystkie operatory porównania zwracają wartość logiczną bool, czyli zwracają prawdziwość lub fałszywość. Wspomniałem już, że w definiowanych przez nas typach, oprócz operatora porównania, można także nadpisać metodę equals. Nadpisać, ponieważ jest to metoda zdefiniowana w klasie object i klasy potomne czy typy potomne, także struktury, mogą ją nadpisać, co oznacza użycie modyfikatora override. W przypadku typów referencyjnych zwykle metoda equals porównuje stany obiektów. Obiekt, na rzecz którego została wywołana, z obiektem, który jest przesłany przez argument. Natomiast operator, zwykle w przypadku typów referencyjnych, sprawdza, czy referencje przekazywane przez argument wskazują na ten sam obiekt. W przypadku typów strukturalnych ta różnica się zaciera, ponieważ obydwie metoda i operator porównania porównuje stan obiektów. Różnica polega na tym, że do metody equals może być przesłany dowolny obiekt. Czyli wpierw musimy sprawdzić, czy ten obiekt jest takiego samego typu, jak typ, w którym ta metoda jest zdefiniowana. Jeżeli nie, to od razu wiemy, że wynikiem porównywania będzie wartość false. Natomiast jeżeli tak, to zrzutujemy go na obiekt i dopiero wtedy porównujemy, na przykład używając operatora porównania. Przejdźmy do pytań. Czym różni się zmienna lokalna od pola? Zmienna lokalna definiowana jest wewnątrz metody i jest usuwana z pamięci w momencie zakończenia wykonywania tej metody.
Natomiast pole jest zdefiniowane w obrębie klasy, jest dostępne dla wszystkich metod w tej klasie i istnieje tak długo, jak istnieje obiekt, egzemplarz tej klasy albo struktury. Do czego służy konstruktor struktury lub klasy? Służy do inicjacji pól. Operator new tworzy obiekt i jego użycie zawsze wiąże się z wywołaniem któregoś konstruktora, który inicjuje stan klasy. Czym jest konstruktor domyślny? Konstruktor domyślny to inaczej konstruktor bezargumentowy. Konstruktor domyślny jest tworzony przez kompilator zawsze w przypadku struktur, a w przypadku klas tylko jeżeli nie zdefiniujemy własnego konstruktora. Czy w klasie, w której zdefiniujemy własny konstruktor, kompilator zdefiniuje konstruktor domyślny? Tak w przypadku struktur i nie w przypadku klas. Jakie dwie sekcje może mieć własność? Może mieć sekcję set i sekcję get. Sekcja set służy do zmiany wartości, a sekcja get do odczytu własności. Znacznie więcej na ten temat powiem w ćwiczeniach. Jakie są zalety własności w porównaniu z polami? Takie, że możemy wykonywać pewien kod. Możemy na przykład zmianę wartości obwarować pewnymi warunkami. Możemy obliczyć wartość, którą własność ma zwrócić. Czym różnią się publiczne i prywatne elementy składowe? Elementy publiczne są dostępne spoza klasy. Możemy się do nich dostać, możemy się do nich odwołać na rzecz obiektu tej klasy. Natomiast elementy prywatne są dostępne tylko z wnętrza tej klasy, czyli możemy odwołać się do nich tylko w definicjach metod lub własności tej klasy. Czym różni się metoda statyczna od zwykłej? Metoda statyczna przypomina nieco funkcję z C++. Nie widzi stanu obiektu, w którym się znajduje, nie widzi stanu egzemplarza klasy, w której jest zdefiniowana. Może być wywołana na rzecz typu, nie wymaga obiektu danej klasy. Przykładem takiej metody jest metoda main w klasie program. Jak wygląda sygnatura operatora na przykładzie operatora dodawania? Nie powiedziałem o tym, ale operatory arytmetyczne, ale także operatory porównania są statyczne i przyjmują wszystkie informacje potrzebne do działania przez argumenty. I na przykład dwuargumentowy operator plus, czyli operator dodawania, otrzymuje dwa obiekty przez argumenty i zwraca nowy obiekt, który jest efektem działania tego operatora. Nie modyfikuje stanu bieżącego obiektu. Gdzie należy umieścić nazwę interfejsu implementowanego przez nowy typ? To będzie zagadnienie, które będzie poruszane dopiero na ćwiczeniach. Będziemy na nich definiować strukturę ułamka zwykłego, który będzie implementował interfejs incomparable. Nazwy interfejsu umieszcza się po nazwie klasy, czyli na przykład słowo kluczowe class, nazwa klasy, dwukropek i nazwa interfejsu. Ale to będzie zagadnienie, które będzie szczegółowo omówione na ćwiczeniach. Jak zwykle zachęcam do przejścia do ćwiczeń. Ćwiczenia do tego tematu są rozbudowane. Składają się z dwóch filmów. Potem jest temat testów jednostkowych, który będzie wykorzystywał definicję ułamka, który przygotujemy w ramach tych ćwiczeń. A potem jeszcze raz wracamy do przykładów definiowania klas i będziemy omawiać projekt równań kwadratowych, który umieścimy w klasie, a także bardzo duży tutorial, który opisuje przejście do paradygmatu obiektowego w projekcie maszyny Turinga.